Witamy Państwa serdecznie, a naszym gościem Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim witamy. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o zwolnieniach lekarskich. Podsumujemy sobie cały 2019 rok i zacznijmy od tego, ilu z nas chorowało. Jeśli chodzi o województwo śląskie, to w sumie skontrolowaliśmy 82 tysiące osób. To całkiem sporo. Jak się okazuje, trochę z tych osób nie do końca chorowało zgodnie z zaleceniem lekarza, ponieważ część osób wykorzystywało zwolnienia lekarskie niezgodnie z tym, co lekarz zalecił. Ale rzeczywiście chorujemy, zazwyczaj najwięcej chorujemy w tych miesiącach, o których mówimy, czyli jakiś listopad, grudzień i początek wiosny. Natomiast no, te wakacyjne miesiące to są takie miesiące, w których mniej chorujemy, ale jeżeli chorujemy, to już wtedy korzystamy z tych zwolnień. Częściej niezgodnie z ich przez Znaczeniem. Czy możemy powiedzieć, aby zobrazować sytuację o takich najbardziej ciekawych? Przykładach dotyczących niewłaściwego wykorzystania zwolnienia? No, oprócz tego, że zwolnienie lekarskie czasem wykorzystujemy jako urlop, zabezpieczenie się, jeśli chodzi o dni wolne, które możemy wykorzystać w ramach urlopu, wyjeżdżamy za granicę, korzystamy z różnych innych atrakcji, czy wyjeżdżamy do rodziny za granicę i nie jest to zalecone przez lekarza, to mamy też takie przypadki, gdzie pracownicy podejmują pracę u konkurencji. Mieliśmy pana, który pracował w innej firmie transportowej. Objeżdżał całą Szwecję. Na bieżąco relacjonował swoją historię podróży w tej innej firmie na Facebooku. Gdy na pytanie swojego pracodawcy, co jest, czemu, kiedy wróci do pracy, kiedy przedłoży zwolnienie, odpisywał, że jest w szpitalu. Jak tylko wróci ze szpitala, to tutaj przedstawi to zwolnienie. Oczywiście pracodawca gdzieś dostał informację o tym, że ten pan że pracuje u konkurencji i podróżuje po Szwecji. Mieliśmy też przypadek. Pani, która na zwolnieniu lekarskim prowadziła kurs tańca. Nasze pracownice zapisały się na ten kurs, żeby przyłapać panią na gorącym uczynku, i rzeczywiście musiała ta pani zwrócić zasiłek chorobowy. No, oczywiście mamy też takie przypadki, że na przykład o tym, że ktoś wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego zaleceniem, dostajemy od rodziny, bo odwiedzaliśmy pana, który miał być w domu, bo był chory, okazało się, że go nie ma, więc teściu wyszedł do naszych pracowników i mówi, że on zawiezie. Naszych kontrolerów do miejsca, gdzie wykonuje pracę na zwolnieniu lekarskim i jego ziemi? My musimy powiedzieć, że tak. 4700 osobom w Województwie Śląskim wstrzymano lub cofnięto zasiłki chorobowe. To dużo czy mało? To jest podobna kwota, czy to podobna liczba osób, jeśli chodzi o poprzedni rok, więc można stwierdzić, że chyba już jest jakaś świadomość w społeczeństwie, że nie do końca powinniśmy wykorzystywać to zwolnienie lekarskie właśnie na moment do zarobienia dodatkowych pieniędzy czy urlopu. Kwota, którą w 2019 roku ubezpieczeni musieli zwrócić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to ponad 4 miliony 300 tysięcy. W 2018 w tym roku było 4 miliony 290 tysięcy, więc też podobna. Natomiast cieszy to, że coraz więcej osób informuje nas o tym, czy też nie pozwala na to, by wykorzystywać zwolnienie lekarskie nie do tego celu, do którego jest przeznaczone. I obyśmy o tym ciągle pamiętali. A dziś naszym gościem była pani Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS-u w Województwie Śląskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra, i my nagramy jeszcze jedno, Marianie, się tak nie zrywaj już. Dobrze, dobrze. Dobrze. Przepraszam. Mhm. Państwo i moim gościem Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS-u w województwie śląskim. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Do 2 marca można się zgłosić do małego ZUS-u plus. Ale jak to wygląda w tym momencie, czy na dziś? Ilu się już zgłosiło? Można powiedzieć, że przez pierwsze 10 dni lutego w naszym województwie zgłosiło się do małego zus plus ponad 3900 firm. To całkiem sporo, zwłaszcza, że. Czasu na zgłoszenie jest jeszcze trochę, bo tak jak pan redaktor wspomniał, do 2 marca mamy czas na zgłoszenie do Małego ZUSu. Liczymy na to, że jeszcze sporo osób zdecyduje się na tą ulgę, bo trzeba przyznać, że dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli płacić zdecydowanie niższe składki, nawet o kilkaset złotych mniej, niż gdyby płacili je w takiej normalnej wysokości. Do tej pory mieliśmy Mały ZUS, teraz mamy Mały ZUS, czym różni się jedno od drugiego? Thank you. Mały ZUS Plus różni się tym, że do, tego, do tej nowej ulgi może zgłosić się więcej firm, a to dlatego, że tak jak w Małym ZUS kwota przychodu, do, jak, jaką przedsiębiorca mógł uzyskać w poprzednim roku, była 67 500 zł, tak w Małym ZUS Plus ta kwota przychodu została zwiększona do 120 tysięcy. Więc rzeczywiście te firmy, które nie załapały się, tak kolokwialnie mówiąc, do Małego ZUS, mogą na pewno się złapać do Małego ZUS Plus, Dlatego, że ta kwota przychodu jest większa. Ciekawostką jeszcze jest to, że teraz składki nie liczymy od przychodu, tak jak to było w tej poprzedniej uldze w Małym Zusie, tylko ten plus jest taki, że składki liczymy od dochodu, jaki przedsiębiorca uzyskał. Czyli, żeby się zgłosić, ważny jest przychód, ale żeby wyznaczyć czy wyliczyć składkę, to już nie liczymy. Tego na podstawie przychodu, ale na podstawie dochodu. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, jak tą składkę wyliczyć, nie ma pojęcia, ile ona będzie wynosić, to albo zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora na, do wyliczania tej składki na stronie internetowej skladka.pl, albo też zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych doradców płatników składek, i tam też mm, nasi pracownicy pomogą, wyjaśnią, w jaki sposób wyliczyć. Tą podstawę, od której będziemy płacić składki. Czy my możemy też od razu powiedzieć, kto nie może skorzystać z małego ZUS-u? Oczywiście z małego ZUS-u Plus nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności w poprzednim roku, czyli w 2019 roku, przez co najmniej 60 dni. Nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na karcie podatkowej i nie płacą podatku VAT. Na pewno nie będą mogli skorzystać z, tego, z tej ulgi osoby tak zwani freelancerzy, twórcy, artyści. Jak również przedsiębiorcy, którzy wykonują pracę na rzecz swojego byłego pracodawcy. To są te ograniczenia. Dodatkowo trzeba też zwrócić uwagę na to, bo mamy dużo pytań, że jeżeli ktoś dopiero zakłada działalność gospodarczą i chciałby skorzystać z mojego ZUS-u, to po pierwsze już wyklucza go to, że nie prowadził tej działalności przez 60 miesięcy w poprzednim, 60 dni w poprzednim roku, ale też to, że taki startujący biznesmen może skorzystać z innych ulg, jak chociażby ulga na stary. Przez pół roku nie płaci składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci i z preferencyjnych składek, które są obliczane od minimalnego, minimalnego wynagrodzenia, 30% minimalnego wynagrodzenia, i wtedy przez dwa lata może opłacać tą składkę preferencyjną. I przypomnijmy jeszcze na koniec, że Mały ZUS Plus z tych udogodnień, jakie daje ta forma, można korzystać jedynie przez trzy lata. Tak, jedynie przez 3 lata, 36 miesięcy w ciągu 5 lat, tak. I to wszystko oczywiście do tematu będziemy wracali, ponieważ czekamy na 2 marca. Zobaczymy ilu na, naprawdę przedsiębiorców z naszego regionu zgłosi się do Małego ZUS-u+. A dziś państwa i moim gościem była Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS-u w województwie śląskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.